Witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Andrzej Tomaszewski. Szanowny panie redaktorze, czy zgodzi się pan ze mną, że przynależność Polski do Unii Europejskiej jest niezgodna z artykułem 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który głosi, cytuję, zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Koniec cytatu. Fakt, że komunistyczne oblicze Unii Europejskiej jest starannie ukrywane, nie zmienia faktu, że jest to organizacja komunistyczna, której jednym z celów jest zlikwidowanie suwerennych państw zgodnie z duchem manifestu komunistycznego Ventotene. Przecież nazwisko Altiero Spinelli widnieje nad wejściem głównym do gmachu Parlamentu Europejskiego, a w tzw. Białej Księdze Unii zapisane jest, że manifest komunistyczny Ventotene to jest manifest, to jej manifest programowy. Dużo zdrowia życzę. No to ciekawy punkt widzenia. Wydaje mi się, że trzeba by to było przetestować. Na przykład zaskarżyć traktat akcesyjny do Trybunału Konstytucyjnego, żeby tu Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział. Ciekaw jestem, co by Trybunał Konstytucyjny powiedział, bo ten argument z manifestem z Ventotene i Białej Księdze Unii, że to jest zapisane jako manifest programowy, to był bardzo poważny argument moim zdaniem. Pan Trevor Ochmanek, wielce czcigodny i zacny panie redaktorze, pilnie śledząc, nie robię tego służbowo, a z upodobania, zobaczyłem na biurku książkę Cywilizacja Łacińska pana profesora Feliksa Konecznego. Czy mógłby pan wyjaśnić, jak panu Romanowi Giertychowi na miedzy, dlaczego profesor Koneczny zalicza Niemcy do cywilizacji bizantyjskiej, a nie łacińskiej? No jest jeden powód zasadniczy. Że dlaczego? W Bizancjum państwo, to znaczy władza publiczna państwowa, miała pozycję dominującą. Miała pozycję dominującą. Proszę zwrócić uwagę, że w kościele bizantyjskim to cesarz był jego zwierzchnikiem, podczas gdy w kościele rzymskim tak nie było. I tu jest dlatego taka zasadnicza różnica. W cywilizacji łacińskiej państwo, owszem, no istniały państwa i miały pewne kompetencje, ale znacznie bardziej ograniczone niż w tej cywilizacji bizantyjskiej. W państwach cywilizacji łacińskiej nie było takiej hipertrofii, nie było omnipotencji państwa. Istniały obszary, w które państwo nie ingerowało metodami władczymi. Natomiast w cywilizacji bizantyjskiej jak najbardziej. To takim czynnikiem przyspieszającym przejście Niemiec do cywilizacji bizantyjskiej była reformacja. Przecież ten pokój religijny w Augsburgu przyjął zasadę cuius regio eius religio. Więc w najbardziej takim subtelnym punkcie egzystencji ludzkiej, jakim jest sumienie, poddał to sumienie władzy państwowej. No to trudno lepszy przykład cywilizacji bizantyjskiej. Pani Monika Górska. Czy miał pan okazję poznać pana Andrzeja Celińskiego? Co pan o nim sądzi? Zastanawia mnie fenomen tej postaci. Uchodzi za autorytet we wszystkich stacjach telewizyjnych, a jeszcze nigdy nie słyszałem, by miał do powiedzenia cokolwiek, co by nie było bełkotem. Pozdrawiam. Ja nie znam, nie miałem zaszczytu poznać osobiście pana Celińskiego, ale nie żałuję tego wcale. Sądzę o nim, że to jest taki, znaczy uważam, że pan Andrzej Celiński tej jego właściwości w jego książce, którą napisał tuż przed, że tak powiem, takim nagłym załamaniem swojej kariery politycznej. Tytuł tej książki brzmiał Ja już wygrałem. Ja już wygrałem, więc w dodatku no, nie,
nie ma, że tak powiem, dostatecznie rozwiniętego poczucia rzeczywistości. Pan Wiktor Sisi-Hichel. Kochany panie Stanisławie, wicemistrzu wrogości Kukuńka, mam dwa pytania dla pana tym razem. Pierwsze, jaki papież był według pana największym darem dla Kościoła, a który największą zgubą? Ale mi pan zabił ćwieka. No, myślę, że tak na przestrzeni historii musiałbym trochę przysiąść nad odpowiedzią na to pytanie, ale wydaje mi się, że takim papieżem był święty Grzegorz Wielki. To był rzeczywiście, ten przydomek tu pokazuje. No i Leon XIII chyba był też papieżem takim, no. Natomiast jaki był największą zgubą? No nie wiem, bo nawet Aleksander VI Borgia, który tam różne rzeczy wyprawiał i dokazywał, to on miał pewną jednak zaletę, że nie zmieniał doktryny katolickiej. A inni papieże, no na przykład obecny, to tak, są w każdym razie o to podejrzewani. Więc powiadam, tamten miał takie ludzkie przywary, natomiast jeśli chodzi o doktrynę, to nie. Natomiast tutaj inni byli. Pan Michał Chodorkowski. Obnażający głupotę ciemnoty oświeconej, panie Stanisławie, tu nadaje zmotywowany Chodorkowski. Tym razem nadaje z miejscowości Bolszoj Kamieni, gdzie nająłem się do pracy przy przetwórstwie ryb. Jestem odpowiedzialny za filetowanie dorsza i układanie zamrożonych bloków. Gdy tak filetuję, to dużo rozmyślam, a pytania do cykielu aż wirują w głowie. Oto jakie naszykowałem na dzisiaj pytania. Jak może zachować się Putin w obliczu koncepcji wielkiego resetu i nowego ładu? Czy stawi opór globalistom, ulegnie, a może spróbuje się z nimi ułożyć? No wydaje mi się, że ta trzecia możliwość jest najbardziej prawdopodobna, bo Putin też uprawia rodzaj globalizmu, więc będzie się spróbował z nimi ułożyć, żeby tu zapewnić, jeśli oczywiście tutaj będzie nadal miał władzę w okresie wielkiego resetu, myślę, że tak będzie, no to będzie się chciał z nimi ułożyć, dlatego żeby w ramach tego wielkiego resetu zapewnić Rosji taką pozycję, przynajmniej taką, jaką ma w tej chwili. Drugie pytanie. Jak pan ocenia obecną Unię Polityki Realnej i jej prezesa Bartosza Jóźwiaka? Nie oceniam. Ja ze zdziwieniem tu ze zdziwieniem się dowiaduję, że jeszcze istnieje Unia Polityki Realnej. Pana Jóźwiaka znam, ale co on teraz robi, to nie mam pojęcia. Lady Punk śpiewał, to trzecie pytanie. Na tym świecie jest tyle tajemnic, które powinny dawno dojrzeć. Wieczorem tyle okien ciemnych i dziurek, które warto spojrzeć. A gdyby tak, mógł się pan dowiedzieć prawdy o trzech sprawach, które dotąd nie zostały wyjaśnione bądź ujawnione, to jakie byłyby to sprawy? No, to tak dwie już mi przychodzą do głowy. Jak to właściwie, co to, za jakie przyczyny były śmierci prezydenta Kennedy'ego i kto właściwie go zabił i dlaczego? No i drugie pytanie, to jakbym mógł tam zająć, no jak, co się stało w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku? Chętnie bym się dowiedział, bo tu są tutaj różne szkoły. A trzecia, no nie przychodzi mi do głowy nic, żadna taka trzecia tajemnica, bez której rozwikłania nie mógłbym wytrzymać. A te dwie takie współczesne mi przychodzą do głowy. Pan Hugo Steinhaus. No, szanowny panie redaktorze, czy w kontekście dwóch wydarzeń, wielkiego otwarcia parasola w dupie i zapowiedzi podatku medialnego, nie warto by wyjść z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą likwidacji telewizji publicznej w ogóle dla tej i dla przyszłych władz? Może tym razem istotna część społeczeństwa dałaby się przekonać do idei, że lepiej zlikwidować koryto. Pozdrawiam serdecznie. No cóż,
Tu otwarcie parasola w dupie, jak pan tutaj to nazwał uprzejmie, polegało na tym, że zgłosił tam wielce czcigodny poseł Pupka i niedoszły prezydent, był pan Trzaskowski. Tam właściwie w tym morzu bełkotu, które tam wylali na Bogu ducha winnych obywateli, to tam jeden konkret był, żeby zlikwidować TVP Info. Zwracam uwagę, że TVP Info, nie telewizję publiczną, bo oni mają nadzieję, że ją przejmą i tam wszyscy ci dziennikarze, których tam nie wywalą, to będą ćwierkać z takiego klucza, jaki dla nich będzie wygodny, więc w tym sensie można by zlikwidować telewizję publiczną, bo to rzeczywiście tak, to mielibyśmy pluralizm i przede wszystkim żadna z tych telewizji nie byłaby faworyzowana przez grupę aktualnie trzymającą władzę. No i oczywiście telewizja musi ćwierkać z właściwego klucza. Pan Łukasz Piczak. Szanowny panie Stanisławie, jak dużą rolę odgrywa w tworzeniu państwa poważnego energia i jej źródło, patrząc na Rosję, Emiraty bądź Stany? No ważną rolę. Ważną rolę, no jasne, że ważną. Państwo, które nie dysponuje własnymi źródłami energii albo nie zabezpiecza sobie dostaw nośników energii, no to wystawia się na wielkie niebezpieczeństwo, że może zostać po prostu wyłączone. Drugie pytanie. Na drodze nowego Zielonego Ładu Polska znajduje się w tragicznym położeniu, jeśli chodzi o energetykę. Niemcy technologię OZE już dawno wprowadziły. Czy ich ciężko będzie dogonić? O ile ma to jakikolwiek sens, rozwiązania atomowe już funkcjonują, także nie przeskoczymy nikogo. Droga technologia, a i co niektóre kraje już rezygnują z gazu swojego na lekarstwo. Czy istnieje jakieś lobby polskie, które promowałoby korzystne rozwiązanie dla polskich kwestii energetyki i było zgodne z ogólnie przyjętymi założeniami ECO? Dziękuję i pozdrawiam. No, obawiam się, że nie da się pogodzić ogólnych założeń ECO. Nie wiem, co pan przez to rozumie, ale jeśli te takie ekstremizm ten ekologiczny, to na pewno się nie da pogodzić. Natomiast tutaj ja nie wiem, czy powinniśmy tutaj doganiać Niemcy. Właśnie teraz się okazało, że przy okazji mrozów te wszystkie panele i wiatraki to stanęły po prostu i wrócono, przeproszono się z energetyką węglową, z tego co czytałem. No a jeśli chodzi o energetykę atomową, no, pan Piotr Naimski, który jest tutaj w rządzie dobrej zmiany odpowiedzialny za to, już poinformował, że będziemy budowali elektrownię atomową, nawet chyba nie jedną. Francuzi będą tutaj nas inspirować do tego. No to widać wyraźnie, że tutaj jest pewien podział funkcji na terenie Europy Środkowej. Niemcy sprawują władzę polityczną, ale różne koncesje gospodarcze Francji tutaj udostępniają. Proszę zwrócić uwagę, że znaczna część dystrybucji w Polsce jest w rękach francuskich. Te wszystkie Auchan, Leclerki, Carrefoury i tak dalej, no to wszystko francuskie przedsiębiorstwa. Także Francuzi nie mają tutaj swojego stronnictwa, że tak powiem, natomiast gospodarczo tutaj są obecni. I tym melancholijnym stwierdzeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do cykielu następnego.